Cześć panowie, witam was na naszym kanale, jestem Paweł. Pomyślałem, że chciałem rozpocząć taką nową serię, w której będziemy porównywać sobie różne rodzaje produktów do włosów, różne typy pomad do włosów, bo wiem, że jest ich już dość dużo na naszym rynku i czasami może ciężko nam się połapać, łatwo jest się zgubić w morzu tych różnych produktów i po prostu ciężko jest wybrać ten, który będzie dla nas. Więc dzisiaj rozpocznijmy tą serię od dwóch najbardziej podstawowych typów pomad do włosów, czyli pomad woskowy i pomad wodnych. Porównamy sobie dwie pomady, czyli uznałem, że najlepiej będzie użyć pomad matowych, czyli glinek matowych, bo tak naprawdę większość z nas używa jednak matów i jako przykłady wziąłem pomady z marki Rarecraft, czyli woskową glinkę Harden i wodną glinkę Tortuga i na ich przykładzie będę po prostu pokazywać te różnice. I taką pierwszą oczywiście różnicą jest ten skład tych pomad i on będzie determinował dalsze różnice między tymi pomadami. I w składzie pomad wodnych oczywiście będziemy mieli na pierwszym miejscu wodę, a dalej składniki, które będą dawać chwyt naszej pomadzie i dbać o ich kondycję, o tych włosów kondycję. A w pomadach woskowych będziemy mieli zazwyczaj na pierwszym miejscu w składzie wazelinę, dalej będzie na przykład wosk mikrokrystaliczny, wosk pszczeli, lanolina, inne takie substancje po prostu olejowe, więc nie do końca rozpuszczalne w wodzie. I tutaj przez to właśnie będziemy mieli troszkę różnicę w konsystencji naszych pomad, bo pomady wodne, w zależności od tego, czy są pomady matowe, czy z połyskiem, będziemy mieli tak czy inaczej taką raczej łatwe wybieranie, łatwą konsystencję, bo pomady z połyskiem żelowe będą po prostu miały taką konsystencję galaretki, można powiedzieć, a pomady matowe, wodne będą raczej takim kremem, coś takiego, będą raczej takie puszyste dość. W przypadku pomad woskowych będzie troszkę inaczej, bo te woskowe pomady będą troszkę gęstsze, jako że mamy tutaj wosk w składzie, ale jednak w sumie bardzo, bardzo niewiele będzie tak faktycznie takich woskowych bardzo mocno, że trzeba będzie je na przykład rozgrzewać suszarką, żeby wyciągnąć z opakowania. To jest taką pomadą na przykład Schmilen Uparhart, która jest bardzo specyficzna. I jednak większość tych pomad woskowych będzie się dobrze wybierało z opakowania, nie trzeba będzie używać większej ilości siły, po prostu będą lekko gęstsze. O tym trzeba pamiętać i o kolejne rzeczy trzeba pamiętać, czyli żeby te pomady woskowe też dobrze rozgrzać w dłoniach, żeby się ten wosk rozpuścił lekko, żeby był bardziej plastyczny. I w przypadku nakładania na nasze włosy, to tutaj jest taką różnicą, że wydaje mi się, że pomady woskowe troszkę łatwiej wchodzą w nasze włosy. Nie ma takiego ciągnięcia, szarpania zazwyczaj, bo pomady wodne, matowe, szczególnie właśnie z bardzo mocnym matem i z bardzo mocnym chwytem, mają to do siebie, że często szarpią nasze włosy, jest takie ciągnięcie nieprzyjemne i ciężko jest na przykład nałożyć więcej tej pomady. Kiedy mamy dłuższe włosy albo po prostu więcej tego produktu, ciężko jest nałożyć. I też podobnie jest na tym drugim spektrum, czyli w pomadach z połyskiem wodnych, które bardzo szybko zastygają. Po prostu zanim nałożymy całość produktu, już będziemy mieli takie szarpanie. Ale to są takie raczej dwa końce. W przypadku takich standardowych pomad będzie w sumie jak najbardziej dobre nakładanie również przy pomadach wodnych, więc to nie jest aż taką sztywną zasadą, ale jednak trzeba o tym pamiętać, że mocny chwyt i mocny mat będzie jednak miał taką trudność. I idąc dalej, jeżeli chodzi o układanie, bo to jest chyba najważniejsze. W przypadku pomad wodnych w taki sposób one działają, że kiedy będzie odparowywać nasza woda z produktu, to on będzie zastygać i lekko sztywniał będzie, więc tutaj te włosy mogą być na przykład lekko sztywne, takie lekko suche w dotyku, szczególnie jeżeli chodzi o te klasyczne pomady żelowe, pomady wodne. One będą robiły taką skorupkę dla części troszkę nieprzyjemną w dotyku. Przy pomadach matowych jest tak, że często one mają też troszkę tych olejowych substancji w składzie, które zmiękczą tą pomadę. Ona nie będzie taka właśnie mocno zastygała, będzie wciąż taka plastyczna lekko.
ale właśnie część pomad może właśnie tak lekko bardziej zastygać i no, nie będzie możliwości ich tak jakby poprawiania trochę. W przypadku pomad woskowych jest tak, że te włosy będą wciąż elastyczne, plastyczne, będzie je właśnie można poprawiać i to jest właśnie ta różnica, że pomady woskowe nie zastygają na naszych włosach do końca, więc jeżeli na przykład potrzebujemy więcej czasu na układanie naszych włosów, to tutaj przewagę będą miały te woski, dzięki temu, że dadzą nam więcej czasu na układanie, więcej będziemy mieli go po prostu, jeżeli dopiero się na przykład uczymy, ale pomady wodne właśnie, no w zależności od produktu tak naprawdę. Część produktów będzie dawała nam więcej czasu, część jednak pozwoli nam tylko na przykład na 3 minuty, bo tutaj już będą no, zastygać. Tutaj w zależności zależy no, dużo od produktu konkretnego, ale tak generalnie woski będą, no, nie będą miały tego ograniczenia takiego. I to, co się z tym wiąże, to jest też to, że pomady woskowe możemy poprawiać w ciągu dnia. Możemy przesysywać te włosy, więc jeżeli mamy taką potrzebę, że wiemy, że może nam się fryzura rozpaść w ciągu dnia, to te poprawienie nie będzie problemem. Te pomady woskowe nie będą po prostu traciły chwytu. Ale pomady wodne mają to do siebie, że przy przeczesywaniu, poprawianiu, no niestety będą ten chwyt traciły. Więc jeżeli już nam się lekko rozjedzie fryzura i jeszcze ją przeczesam ręką, to tak naprawdę będzie tylko gorzej. Ta fryzura będzie się coraz szybciej znowu rozjeżdżać, więc pamiętajmy o tym, żeby nie poprawiać pomad wodnych. Lepiej tak ułożyć w tą fryzurę, żeby wytrzymała dokładnie cały dzień, bez poprawek, bez zmian. A jeżeli mamy taką potrzebę, to trzeba będzie użyć odrobiny wody. Trzeba będzie lekko zwilżyć te włosy, żeby one były znowu plastyczne. Wtedy możemy tą fryzurę poprawić w przypadku pomad wodnych i wtedy mamy taką możliwość, ale wtedy to, co się z tym wiąże, to niestety zwiększony połysk, że pomady wodne w kontakcie z odrobiną wody będą miały troszkę więcej połysku znowu. I no niestety to jest ta różnica. I skoro już jesteśmy przy połysku, to właśnie też to sobie porównajmy, że generalnie zarówno pomady woskowe, jak i pomady wodne mogą być matowe albo z połyskiem, ale różnica jest, kiedy na przykład otrzymujemy takiego pełnego, suchego matu. Tutaj niestety woski nie dadzą nam takiej możliwości, nie będziemy mieli takiej opcji, że pomady woskowe maksymalnie dadzą nam taki niski połysk, naturalny mat, jak to się mówi, taki właśnie nie w pełni idealny mat, ale jednak bardzo naturalne wykończenie, co nie? I dopiero właśnie pomady wodne dadzą nam te idealnie suche, matowy look, nie? Ale jeżeli chcemy na przykład takiego bardzo klasycznego wykończenia włosów z połyskiem, jeżeli lubimy klasyczne fryzury czesane grzebieniem i chcemy trochę tego właśnie looku z lat 30 lat 50, co nie? To właśnie tutaj można pójść raczej w pomady woskowe, bo żadna pomada wodna raczej nie da nam tak dużego połysku, jaki da nam wosk. Jeżeli no po prostu na tym nam zależy, to woski będą lepszą opcją, bo to jest tak, że nawet jeżeli pomada wodna będzie miała dość wysoki połysk już po nałożeniu, to ten połysk z czasem będzie zmniejszać się i po 2 godzinach no, będzie już taki średni, nie? Albo nawet dojdziemy do matu. Więc w sumie to dla części dwa będzie zaletą. Jeżeli nie chcecie połysku, a macie taką pomadę, która w sumie też po nałożeniu, pomadę wodną też po nałożeniu widać, że no nie jest taka szczególnie matowa, to pamiętajcie, że ona szybko odparuje wodę i będzie bardziej matowa. Ale jeżeli szukacie połysku, zdecydowanie idziemy w stronę wosków. No i przejdźmy sobie jeszcze do tego, jak te pomady się sprawdzają w gorętsze dni, bo mówi się, że woski nie są najlepszą opcją przez to, że tracą chwyt w gorące dni, no bo ten wosk no, po prostu się rozgrzewa. I to nie jest w pełni prawdą, dlatego że zauważyłem, że też pomady wodne tracą chwyt, że one też troszkę jednak się rozgrzewają i miękną. Ale różnica jest taka, że te woski będą troszkę zyskiwały na połysku w ciągu dnia, w ciągu gorętszych dni, a to nieszczególnie może na przykład części z Was pasować, więc dlatego się przyjęło, że w lato idziemy gdzieś tam w stronę pomad wodnych, a w resztę roku już tak naprawdę nie ma większej różnicy, czy pójdziemy w woski, czy wodne. Tutaj kwestia, no w sumie trochę gustu.
ale różnica będzie w przypadku zmywania tych pomad z włosów. Bo niestety no, taką rzeczą, która chyba najbardziej zniechęca nas do pomad woskowych, jest to, że one troszkę ciężko się zmywają z naszych włosów, że będziemy potrzebować takiej techniki degreasingu z odżywką do włosów. Czyli najpierw nakładamy odżywkę do włosów na nasze włosy, a później zmywamy ją i używamy szamponu, żeby ta pomada zeszła. W przypadku oczywiście pomad wodnych nie ma takiej potrzeby, zwykła woda z szamponem wystarczy, ale jest tak, że w sumie to, w jaki sposób używamy zwyczaj wosków, jest robienie tak zwanego build-upu, czyli że używamy tego wosku przez kilka dni z rzędu i dzięki temu w następny dzień możemy użyć go trochę mniej, no bo została nam trochę pomady z poprzedniego dnia, więc nie musimy tak dużo używać tej pomady i mamy trochę większą oszczędność. To jest w sumie taką zaletą, co nie? Ale ja rozumiem, że jeżeli macie taką rzecz, że no po prostu chcecie, żeby te włosy były z idealnie zmytym całym produktem codziennie, no to wiadomo, idziemy w przypadku tym do pomad wodnych. Więc podsumujmy sobie. Jeżeli potrzebujemy pomady, która będzie sztywno trzymała naszą fryzurę przez cały dzień, te włosy nie będą gdzieś tam takie elastyczne, to idziemy w przypadku tym do pomad wodnych. Jeżeli chcemy na przykład poprawiać te włosy, chcemy właśnie tej elastyczności, możliwości przyczesywania w ciągu dnia, woski będą naszą opcją. Jeżeli chcemy mieć łatwego zmywania, oczywiście pomady wodne. Jeżeli chcemy mieć wysoki połysk, czy właśnie taki średni połysk, woski są lepsze. A jeżeli chcemy mieć koniecznie full mat, pełny, suchy macik, to idziemy do pomad wodnych. W sumie w przypadku takiego właśnie standardowego wykończenia naturalnego, czy ze średnim połyskiem, tak naprawdę nie ma znaczenia, którą pomadę wybierzemy. No i dajcie znać, jakie są wasze ulubione typy produktów, czy lubicie pomady woskowe, czy jednak na przykład wolicie zostać przy pomadach wodnych. Jeżeli spodobał się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!